Pan Jezus opowiadał apostołom dużo o tym, że w pewnym momencie odejdzie do domu Ojca, przygotować mieszkań wiele. I wtedy Filip powiedział tak: Panie, jeżeli odejdziesz, to pokaż nam Ojca, przedstaw nam Ojca. I wtedy Pan Jezus takim trochę wyrzutem do Filipa powiedział: Filipie, tak długo jesteś ze mną, a jeszcze nie poznałeś Ojca? No dobrze, to wchodzimy w tę grę. Zobaczmy, w jaki sposób Pan Jezus pokazywał Ojca. Może coś na ten temat mogłaby powiedzieć Samarytanka, która żyła w kilku związkach, a Pan Jezus rozmawiał z nią z wielkim miłosierdziem. Może Bartymeusz, który całe życie żebrał i nagle przestał być żebrakiem, przestał być tym, który nie widzi, tym, który siedzi przy drodze. A może to była kobieta, której za chwilę głowę miały zmiażdżyć potężne kamienie, ponieważ według prawa grzeszyła, a może rodzeństwo z Betanii, ta trójka, która doświadczała przyjaźni, bo Pan Jezus przychodził do nich, aby z nimi razem przebywać. Bardzo wielu ludzi nie zna Ojca tylko dlatego, że nikt im nie powiedział o Panu Jezusie. Może już czas ruszyć z kanapy.